Cześć społeczności State of Survival. Chciałbym dzisiaj omówić mini wydarzenie, jakim jest rajd na Drake'a. Dlaczego? Bo różni się i to mocno od rajdu na zakażonego behemota. Pomimo tego, że wizualnie nie różnią się niczym, prócz miejscem umiejscowienia stanowego bossa. Po pierwsze, nagrody są inne. Głównym celem, dla którego powinniśmy wziąć udział w tym wydarzeniu, są biokapsle, które możemy wydać jeszcze dzisiaj w kasynie u Reya, oraz żetony stanowe, których niestety nie możemy już wydać. Ale w dalszym ciągu możemy je zbierać na kolejne losowanie w maszynie losującej. Cała reszta, czyli przyspieszenia, złote fragmenty uniwersalne czy kilka paczek surowców, nie są zbyt atrakcyjnymi nagrodami. Druga różnica jest taka, że możemy atakować Drake'a prawie cały dzień, od północy do godziny 21 UTC, czasu uniwersalnego. Bez przerw w połowie dnia, jak to miało miejsce przy wydarzeniu atakowania zakażonego behemota. Przejdźmy do samego wydarzenia. Tutaj również znajdziemy różnicę między wydarzeniami rajd na Drake'a i rajd na zakażonego behemota. W rajdzie na Drake'a liczy się twój najlepszy atak. Najwyższa punktacja. Jedyna. Nie suma ataków. To dosyć ważne, ale również umożliwia graczom tworzenie różnych kombinacji bohaterów, co daje dużą frajdę. Atak zespołem złożonym z bohaterów w stylu oporu, a później ten sam atak złożony z bohaterów w stylu kontroli, czy nawet ten, który dopiero u mnie raczkuje, czyli ten zbudowany z bohaterów w stylu berserker. To wszystko sprawia, że to wydarzenie jest dużo przyjemniejsze, ponieważ po jednym dobrym ataku możesz eksperymentować z oddziałami procentowo złożonych z piechoty, jeźdźców i łowców, z bohaterami rezonującymi i ze zwykłymi. Jeżeli chodzi o taką moją małą pomoc, to największe obrażenia zadałem marszem stworzonym z bohaterów w stylu oporu, opartych na rezonowanych bohaterów żółwi ninja, jeżeli chodzi o łowców i jeźdźców, którzy byli połączeni odpowiednio z Mia i Wafa, oraz z Chrisem z Resident Evil połączonym z Duncanem. Jutro będę jeszcze próbował rezonować Duncana z Ritą, którą mam ulepszoną na maksa. Nie zapomnę pochwalić się tym wynikiem w komentarzu. Może komuś pomoże to podbić swoją punktację w rankingu. A wy też pochwalcie się, ile udało wam się punktów zdobyć w tym wydarzeniu Raid na Drake'a. Zatem powodzenia i do zobaczenia w kolejnym filmie.